Witam wszystkich, z tej strony ULAT. Dzisiejszy filmik to trzecie i zarazem ostatnie nagranie z rozgrywki, jaka miała miejsce na Aegisie Unplugged w tym roku, czyli w 2021. Oczywiście linki do części poprzednich znajdziecie w opisie. To, czym aktualnie się zajmujemy, to przyszedł generał i wręczył nam zadanie z bombą. Czyli mamy dostarczyć ładunek do konkretnego punktu na mapie, a ładunek jest cholernie delikatny. Znaczy raz go stukniesz, pukniesz i zaczyna wydawać dziwne dźwięki. Pierwszy dźwięk jest ostrzegawczy, potem jest jeszcze jedno ostrzeżenie, ale jeżeli zadzwoni nam trzeci raz, to już mamy eksplozję. Czyli giniemy, no i zadanie niestety jest niewykonane, bo generał zginie z nami. Przy okazji jest to jedyny moment, kiedy udało mi się nagrać trochę sztabu, więc patrzcie i podziwiajcie, jak to u nas wyglądało. Chało do domu, bo stwierdziło, że jednak... Chujowa impreza. Owca 3, bo jeżeli mamy iść z tym delikatnie, to my musimy iść po drogach. No. Czyli musimy iść przez lotnisko. Chyba, że będziecie iść delikatnie, nie po drogach, ale... No, ale nie przejdzie. Nie przejdę, bo jak stukniemy o drzewo, cokolwiek. No, o jakiś... no jest walki o lotnisko, w sensie... No wysyłamy tam ludzi, staramy się, ale zadanie nie może czekać, więc jakoś to... Nie, bo ja punkt znam, punkt mam. Masz, no dobra, tak. No to punkt jest, my jesteśmy tu. Bo to jest o tutaj, na tej drodze. A to jest tu. Tak. Oni są czy zajęci. Tutaj nie ma drogi. Ja tu pytam, czy tu jest jakaś droga. To będzie tak, jak jest to rozstaje. Na tej mapie tego nie widać, no. Ale tutaj, jak jest przejście, no, no, to tu jest droga, która prowadzi do tej, a tu macie punkt. Dobra. Nie, bo punkt jest na tej drodze, na tej o. No. Na tej jak głównej. Jak wyjdziecie tędy, to tu powinno być później przejście, tak? Dobra. Tak. Czyli Kaspar, widzisz? Mhm. Tutaj, czyli tu nas prowadzisz. Tu macie górkę, górka. P10. Tak, tak. My tu w nocy pinaliśmy chyba punktu. Dobra. Dobra, na razie ojciec z synem będą nieśli. Potem najwyżej zmienimy. Skrzynka ze skrzynką delikatnie. Niesiemy, tylko tak. I delikatna nas wstrząsa, jak zacznie pikać, to potem wybucha. Tak? To jest tak, że jak szturchniesz sobie o nogę, no, to zacznie pikać. Więc i co mamy robić? Masz trzy razy moc. Trzecim razem umierasz. Więc uwaga. Delikatnie niesiecie. Umiera jak to leci w powietrzu, panowie. No. Jaki zasięg wybuchu? Cały oddział. O w kurwę! To jest chyba zbyt delikatne, oni nawet tego nie uderzyli. Dobra, teraz poczekajcie chwilę, ona się zresetuje sama. Przez tego nie podniesiemy. Pół armii, czyli 7 osób. Wiesz co, jak ma ginąć cały oddział... To może puśćmy generała samego, no najmniejszy... O, dba, nie wyszli. Dobra. Gdzie ten punkt jest? Gdzie ten punkt jest? On jest na północ od lotniska, jest przez lotnisko przechodzi droga, idzie na północ i na górę. Czyli górą idziemy tym strumieniem? Tak, 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 tak. Z tym. A chyba się za bateria rozładuje, więc luz. Nie, wybuchła. A nie żyjemy, wracamy. Dobra panowie, potrzebuję jeszcze dwóch ochotników, którzy pomogą w niesieniu bomby. Nie, powiedzmy jeszcze jeden, bo pójdę ja. Idziemy w czwórkę, a reszta atakować lotnisko. Będę się lepiej czuł, jak będę to załatwiał osobiście. Dobra, ja jestem za. Nie mam nic. Ze względu na to, że ładunek jest delikatny i zasięg eksplozji to drużyna, z tego co nam powiedział generał, uznaliśmy, że zadanie wykonujemy we czterech, czyli idziemy Psycho jako czujka, ja z Krzyśkiem idziemy jako tragarze, a Kacper idzie za nami, osłania tyły i pilnuje, żeby generał, powiedzmy, też nie zginął? Uważaj, bo nam zawyło przez trawę. Trawa jest niższa niż my niesiemy. Nie palcie trawy, pamiętajcie. Ale uważaj. Wstępny plan zakładał, że pójdziemy, powiedzmy, trochę naokoło, ale bezpieczniejszą trasą, z tym, że niezbyt ubitą drogą. Niestety, jak się później okazało, ta niezbyt ubita droga to jest po prostu krzaczowisko i tak delikatnego ładunku nie damy rady tamtędy przenieść. Ale nie uprzedzając faktu, zbieramy manatki i lecimy. O, tutaj jest chyba ta większa dziura na łapkę. Większa dziura była używana w tej stronie. Oj, a ja tam rękę trzymam. Śmieszać niosących, tak? Generał dowcipnić, nie? Jakby jego życie od tego nie zależało. Może jest odporny? Szczepił się.
To nie ma szczepionki. Ale to była tylko jedna dawka. Jeszcze prowiant napisać. Ja bym otworzył jak nic. Ty, może ty zacznij go karmić. Gonisz, po co tak gonisz? W okolicach głównego skrzyżowania, przez które przechodzimy wychodząc z bazy, cały czas mamy informacje o jakichś przeciwnikach, więc na razie czekamy, aż tam się sprawa wyjaśni. Na skrzyżowaniu jest przeciwnik. Jeżeli o nas nie wie, to niech tak zostanie. Jezu, ja myślałem, że właśnie umarliśmy. Kaspa, czy zabezpieczyliście P10, czy mogę przychodzić? Przyjął. Tylko tak, pod koniec mamy problem, bo mamy rów, nie? Dobra, podnieśmy. Damy jakoś radę, byleby nie strząsą. Możemy zmieszać, ale nie. Jak już tutaj widać, droga zaczyna być troszkę, delikatnie mówiąc, nieprzejezdna. Nie, nie przejdziemy tędy. Nie ma takiej opcji. Tam jest płot. Sajko, sprawdź mi tam, bo tam jest ta droga. Tutaj pomiędzy drzewami może damy radę do niej dojść. Bo się spociłem na tym odcinku? Co ty mówisz? Zapomnij o tej drodze w ogóle całkowicie. I tutaj ostatecznie plan, który zakładał transport północną drogą, powiedzmy trochę bezpieczniejszą, niestety wziął w łeb i poddajemy go całkowicie i postanawiamy, że pójdziemy główną trasą przez lotnisko, może troszkę dalej, może troszkę bardziej niebezpiecznie, ale przynajmniej jest realna szansa, że to doniesiemy. Wymierzam rady tamtędy, kurde? No nie, nichu ja. Przejdź się, zobacz. Musiał sprawdzić, no nie wierzył na słowo. Niech Kaspar postara się przekazać do dowództwa, że idziemy jednak przez lotnisko. Ze względu na bardzo trudną ścieżkę nie przeniesiemy tamtędy. Radar nasz? Wszystko nasze. Okej. Okay. Flagi od lotniska nie widziałem, że was odkryliśmy. Ale na radiu mamy informację. I tutaj bardzo ładnie widać, jak bardzo delikatny mieliśmy ładunek. Pierwsze ostrzeżenie. Nie, raczej od wstrząsu po ziemi. Chwała Bogu, jeżeli po sygnałach ostrzegawczych odczekasz odpowiednio długo, to wszystko się resetuje i znowu masz dwa błędy. Przejeżdżajcie powoli, bo od wstrząsu na ziemi bomba nam już, wiesz, kipnęła. O, jest naprawdę troszkę zaczęła. Taki mieliśmy pomysł, żeby wyłagodzić wibracje od auta przejeżdżającego drogą. Nawet nie oddychać. Proszę, żebym dałem takie zadanie. Taka prasa, no. Brawo, żołnierze, tak trzeba. Panie generale! Ani krawo chce! Nigdy! Panie generale! A nie ja. Wydaje mi się, że ta co idzie lekko w lewo. Też mi się tak wydaje. W sumie najgorszy odcinek chyba mamy za sobą, a przynajmniej ten najbardziej niebezpieczny, jeżeli chodzi o przeciwnika, więc powoli zaczyna to wyglądać na to, że się uda. No i w ten oto sposób ładunek udało się bezpiecznie dostarczyć. Generał zadowolony, punkciki naliczone, więc super. Tylko że teraz dowiadujemy się, dlaczego mieliśmy tutaj dostarczyć bombę. Bo jutro, tutaj, odbędzie się Trybunał ONZ. A bombka to takie nasze zabezpieczenie, w razie czego. No, powiem ci tak, twoje wystąpienie będzie bombowe. 32. Ta robota wykonana, to wracamy na lotnisko, gdzie jest większość naszych sił i przygotowujemy się tam do obrony. Bo niedługo, jak już wiemy, przyjdzie szturm. Chcę rozładować ci go? No okej, okay, dobra, przyjął. KM i Z2 szturmy tutaj do środka. Snajperki. Nie widzę Matiasa. Tylko tam na wyżej możemy. Tak, tylko patrzcie, bo tam też chłopacy są rozstawieni, tak? Żebyśmy tutaj nie wchodzili. No i zaczyna się. Rozstawiamy jednostki po perymetrze i próbujemy się bronić jak najdłużej.
No my jesteśmy tutaj już na podejściu pod górkę, prawie że na wypłaszczeniu. Sławek, ja jestem po twojej lewej, na skraju przy rzeczce Psycho i jeszcze jednym człowiekiem tutaj. Podejdźcie mi tutaj z automatami na lewo, bo tam są gęste krzaki, ja potrzebuję tam kogoś z automatem. Mam tylko Psycho od mojej lewej. Ładuję. Kulki, ich kulki lądują blisko mnie. Tutaj dam tam tu koło. A, no ja tutaj niestety umarłem, ale nasi chłopacy jeszcze dość długo się tutaj bronili. Tak czy inaczej, na ten dzień to było wszystko, co robiliśmy. Poszliśmy spać i wreszcie przespaliśmy kilka fajnych godzin, bo chyba aż 6. I potem wstał ranek i wszyscy od razu szykują się, bo zaraz akcja i to chyba ta kluczowa. Bo niedługo odbędzie się Trybunał ONZ, a my musimy do tego zabezpieczyć lotnisko. Na szczęście już część ekip była w terenie i lotnisko było nasze, więc nasze tyłki zostały zawiezione helikopterami. W pierwszej turze poleciał Psycho z kilkoma chłopakami. Strzel w jego kierunku, żebym w ogóle wiedział, gdzie pruć. Ja na przednie siedzenie, a wy się upychać. Natomiast reszta naszego zespołu leci w drugim helikopterze wraz z dowódcą naszej strony. Dopnij drzwi! Dopnij dowódcę! Dobra, mam nadzieję, że wszystko działa. Ruszamy! Ruszamy! Na zimny łokieć! Tu lat, a jest gwiazdy, obstawić mi lądowisko. Jest obstawione, ale pod ostrzałem, tak że będziecie wychodzili na bojowo. Panowie, jedzie z nami dowódczyni, więc ma być porządek. Za późno. Nie zdążą. Trzeba chować flaszki. Psycho do ulata, Psycho do ulata. Będziecie wychodzić na bojowo, powtarzam, będziecie wychodzić na bojowo. Tak, mówią, że na bojowo wysiadamy, więc pewnie w pobliżu, może nie w samym tym. Wysiad! Olsztyn na punkcie. Panowie na wschód. Haszcze, tam jest wróg. Panowie, trzech ludzi tutaj na górkę, na kraj zagajnika. My zostajemy. My idziemy w konwoju, to nie będziemy się tracić. Proponowałem lekkie przeczesanie. Być może to jest ten typ, co tam siedział, ale może byśmy przeczesali. Tu są wszyscy moi, o tu. Na razie bronimy, ale zaraz będziemy musieli przesunąć się i zabezpieczyć cały perymetr, bo w naszym kierunku zbliża się nasz konwój, który trzeba po prostu osłonić. No, obserwujcie, idę dowódcy. Zaraz będzie kolejny transport z ludźmi, nie? Bo my będziemy chcieli przeczyścić ten teren, bo tam do góry, tak? Bo tam konwój będzie miał iść, tak? Kasia, bo my spróbujemy oczyścić tamte podejście. Potrzebuję, żeby ktoś tu przez chwilę został, żeby mieć pewność, że tam już jest zabezpieczone, nie? To jaki plan jest w końcu, bo tu zamieszanie się zrobiło. Wy idziecie czyścić, a to my idziemy. Czyścimy! Przejdź do naszych, którzy są wzdłuż tej drogi i odchodzą w bok. Dobra, dzięki bardzo. Znowu żurat, znowu pierwsze swoje strzały to na chrono. Tak. Całą tą ćwiartkę. Snajperzy, rozciągnijcie się ogólnie, rozciągnijcie, mamy całą ćwiartkę do wyczyszczenia. Ruchy. Nie ma czasu. Czy prawa strona drogi jest oczyszczona, bo jestem trochę odkryty? Prawa niepewna, uważajcie. Przyjął prawa niepewna. Kaspar, podaj, że do następnego skrzyżowania ciśniemy. Aż do drogi. Kontakt lewa. Jedzie jakiś konwój, to nasi? Dobra, osłonić drogę przy konwoju. Do przodu. Wim, czy to na 100% nasi? Nie widzę banderolek. Dobra, jest banderola. Ze dwie osoby na drugą stronę drogi, już.
Konwój zabezpieczony, cofamy się za nim, ale zaraz dostajemy informację do dowództwa. Wracajcie skąd przyszliście, dalej pilnować. Jak przechodzili, to stamtąd przed podą jakaś duża grupa około 20 osób. No to w tył nazad i będziemy pilnować. My mamy się tam ustawić dalej, czy tutaj siedzieć? Dalej. Ja chcę szeroką obronę. Tak jest. Sami tylko? Za konwojem szły podobno jakieś kontakty, ale możliwe, że mało liczne. Dwóch, trzech widziałem, jak jest ta polana. Za polaną się zaczynają drzewa, tu na prawą zeszli. Mamy tutaj ludzi po prawej, nie? Tak. To myślałem, że kontakt, ale to cywil sobie lata biega. Ktoś musi patrzeć tutaj wzdłuż drogi, nie? Żeby to nam nie odflankowali od tej polany, nie? Dobra, już się tam teleportuję. Przeciwnicy jednak do nas nie przyszli, więc wykonujemy teraz kluczowe zadanie, czyli mamy osłaniać trybunał. Udajemy się w okolice miejsca, gdzie wcześniej nieśliśmy ładunek i rozstawiamy się po perymetrze. Żeby nie podchodzili za daleko, bo zaraz będziemy się zbliżać do miejsca, gdzie nie możemy. Rozstawcie się na razie, chciałbym kogoś na górce, wiecie? Ze trzy osoby, tak, żeby to obsadzić. Tylko nie przez młodnik, tutaj naokoło. Trzy osoby na górę, raz. Chcecie w lewą, w prawą się rozciągnąć, żebyśmy nie wchodzili na siebie. Jak daleko mamy, w którym miejscu jest ten trybunał? Tam, gdzie auto stoi. No to jest w tej chwili, mamy 120 metrów od niego, nie? Co, my się rozłożymy tam, spróbujemy na zasięgach i ciągnąć, wiesz? No dobra. Tak, tutaj chorągiewkę pierdolniemy na ten. My obstawimy wobec tego tutaj górę i ja część ludzi postaram się przerzucić tam na te wysokie drzewa, nie? Duża grupa. Kaspar, zgłoś, że duża grupa od... Czy ktoś od nas? Zapytaj, czy to ktoś od nas? Przepuśćcie ich, dobra. Jeżeli się do was zbliżą, walicie, jeżeli was ominą, puszczacie. Mamy kontakt z Bałucją, nawet można spokojnie powiedzieć, że są w zasięgu naszego strzału, ale ze względu na pokojowy charakter trybunału raczej nie rozpoczynamy walki i czekamy, co dalej się wydarzy. Chcieliśmy nawet przepuścić dygnitarzy z Bałucji, ale nie skorzystali i udali się na miejsce trybunału inną drogą. No wiem, że tam mamy ich puścić, mamy ich przepuścić, tak? Więc raczej trzymamy się na granicy zasięgu i nie walimy, tak? Cały czas docierają do nas posiłki i mamy już tak obsadzony punkt, że ciężko nas będzie stąd wygonić. Oj, naprawdę ciężko. Mamy dzięki temu możliwość dość swobodnego poruszania się po terenie i w razie czego dość siłowej reakcji na cokolwiek by się nie wydarzyło. Mają wypiąć magazynki i broń w dół. Każde podniesienie broni, nasz ogień. My jesteśmy tutaj rozstawieni praktycznie aż tam do boku. Tam mamy Bałucję, przepuszczamy kilka osób. Nie mogą i tak wejść na teren, bo tam obstawia teren zdemilitaryzowany, obstawiają orgowie. Aha. Z bronią i tak dalej. Jako na to. No bo próbowali daleko, wejść tędy. Aha, tu jest ściana ludzi. I nawet chcieliśmy ich przepuścić, ale chyba nie przyjęli warunków, bo dalej byli obsrani. Luka, uważaj, bo mogą atakować lądowisko, bo na razie nie mają się przejść do trybunału. Gdzie jest 12? Tam jest 12? Przyjdziemy przy stopniu, nie wiem. Chyba, że pani dowódca chce usiąść, to ja wtedy ustąpię. To my lecimy? Tak. I rozpoczyna się trybunał. Zobaczymy, co ci zbrodniarze z Bałucji mają na swoją obronę. Przepraszam za jakość dźwięku, ale niestety tak to czasem bywa. Nic więcej nie udało mi się z tego wykrzesać. Dzień dobry. Otwieram rozprawę przed Międzynarodowym Trybunałem Rozjemczym. Serdecznie. Tutaj zapraszamy. Tutaj zapraszamy. Proszę nie siadać. Na ludności na zewu. Sprawa, jak zapewne Wysoki Sąd wie, polega na czym. Wypełnienie kolejnego dowodu. Wysoki Sądzie, wnoszę sprzeciw. Są jawne insynuacje, nie było żadnych takich starć. To była prowokacja ze strony na zewu, jak cała reszta tych działań tutaj w tej okolicy. Również mamy dowody w tej sprawie, możemy pokazać nagrania. Sąd udzieli głosu dalszym. Agentów na zewu, proszę otworzyć, zobaczyć dowody poruszki. Bo zdjęcia są przekonujące. Nie sposób podważyć ich autentyczności.
Widzieliście zdjęcia? Co? Widzieliście zdjęcia, które są zrobione na burdela i na kulisie? Nie. Są w Photoshopie zdjęcia defraudacji pieniędzy. Burdel siedzi z trzema laskami w jacuzzi, a kuliś z Arabią Saudyjską jakimś samolotem. Czy właśnie tam coś dzieje, czy na razie spokój? Odrobina Photoshopa jeszcze nikomu nie zaszkodziła, nie? Zdjęcia może ośmioklasista w Photoshopie zrobił. To jest nieprawda, zgłaszamy stanowczy sprzeciw, ponieważ sam osobiście przygotowywałem tą paczkę. Jeżeli ta paczka była zatruta, osobiście możecie mnie rozstrzelać. Porządek! Nie udzieliłem głosu! Proszę reprezentanta Bałucji o zajęcie stanowiska. Także taki Trybunale ONZ-u. My jako Najwyższa Rada Narodowa Bałucji, mieszkańcy się na ulicy Generała Krocka 102, Łódź Bałucka, pozywamy rząd Republiki Nazewu na ulicy Zdradzieckiej 66, Mundeo City, wartość sporna, bezcenna. Stwierdzenie agresji sił zbrojnych Nazewu jako bezprawnej, niezgodnej z międzynarodowymi konwencjami i zasadami prowadzenia wojny. Tu będą dowody. Stwierdzenie stanu faktycznego granic Bałucji jako tych sprzed inwazji, które od wieku stanowią integralną część terytorium bałuckiego. Poprzez atak wojsk powietrzno-desantowych oraz jednej pierdolonej piechoty morskiej, bo inaczej tego nie można ująć. Język! Proszę wziąć to do siebie. Wezmę to do siebie, Wysoki Sądzie. Chełpił się w głównym wydaniu programu informacyjnego nadawanego w rządowej telewizji Nazewu. A pośrednio powodując także duże zagrożenie dla lokalnej ludności, jej zdrowia, życia oraz przyszłych pokoleń, klimatu, lokalnej fauny i flory. Mówimy tutaj o Orle Bieliku. Ja wiem, może to was nudzić, ale przy samym Orle Bieliku zostawiliście tyle chemikaliów, że nie można tego inaczej zostawić. Spokój, proszę zwracać się wyłącznie do Trybunału. Trybunał prosi o przedstawienie dowodu na potwierdzenie tez zawartych w tym wystąpieniu. Bo to są słowa pierwszej kolejności. Zobacz, jak Nazew atakował siebie wzajemnie przy lotnisku dzisiejszej nocy. Ta walka trwała ponad 20 minut. Sobie to wyobraźcie, ponad 20 minut. My nie wiedzieliśmy, co robić, czy im pomagać, czy krzyczeć do nich, żeby przestali do ciebie strzelać. Naprawdę, to było straszne. W imię zasług generała Burdela wydaliśmy taką oto pamiątkową złotą monetę. Mogę podać? Tak. Owa moneta została znaleziona przy truchłach żołnierzy Nazewu znalezionych na terenie naszego państwa po czystkach, które miały tam miejsce. Od razu mogę stwierdzić na pierwszy rzut. Przecież to jest jeszcze żeby chociaż to był, żeby to chociaż zrobili w Photoshopie albo w jakimś Encie. Oni to zrobili po prostu w zwykłym PowerPointie jakimś, w ogóle nie wiem co to jest. To wygląda jak praca. Przede wszystkim proszę, pierwszy dowód. Tutaj na tym zdjęciu mamy wklejoną twarz Burdela. Zobaczcie tutaj w ogóle. Gdzie on? Przecież to jest muskularny facet tu siedzi. Gdzie nasz generał Burdel? Przecież on waży około 150 kg. Jest to grubszy facet. Ja mam brzuch. On ma jeszcze większy. Gdzie tu mam? Tu mamy rzeźbę. Tu mamy rzeźbę. Panowie, można sprawdzić logi. Generał Burdel ostatnio inwestował w bitcoiny. Wszystko. Dokładnie tak. Co do tego dżentelmena, czyli kulisia, tak? Nigdy w życiu nie latał samolotem, a co dopiero inwestować w jakiekolwiek linie lotnicze. Bałucji, czy mógłbym prosić Cię, przyjacielu, o dwa, trzy zdania prawdy i tylko tyle. I jesteś wolny. I leć, teleportuj się do Eskobaru z powrotem. Teraz wypytuję o cywili z wczoraj. O nie. Których nie zabiliśmy. Niestety. Na szczęście. Mi się wydaje. Sono povero Andrea Fugasso, padre della famiglia, capoli tutti capi, nostra famiglia, 4 moglie e 50 bambini. Siamo viaggiati dalla Lampedusa al San Escobar, mondo migliore dove ci hanno promesso le feste. Pausa. Bunga bunga. Troszkę. Nazywa się Fugas, jest ojcem wielu dzieci i nieformalnym przywódcą grupy uchodźców, która miała okazję się przetransportować pod ochroną Nazewu na lotnisko i uciec stamtąd do Escobaru. Si, si, avevamo viaggiato 4 settimane, weeks, 4 weeks. No, senza acqua, senza mangiare, senza dormire,
Poi siamo stati qui nel questo bosco, non lo so, Bauzia, Nazev, e ci signori ci hanno salvato. Hanno salvato, però c'era un brutto partigiano, Daro. Mega brutto. Przez 4 tygodnie byli pozbawieni wody i jedzenia, żyli z ostatków. Byli uwięzieni pomiędzy wojskami Nazewu i Bałucji, czyli w ciągłym strachu. Aż w końcu pojawili się wybawcy z Nazewu, jednak pośród nich był pewien brutalny mężczyzna imieniem Daro. Przedstawiał się jako wielki władca i żądał od nich srogiej zapłaty. Si. Questo brutto, questo coglione, grande coglione, piccolo stronzo, ha detto che se non gli damo il gold, nostre ragazze bunga. No tak jak mówię, żądał bardzo dużych pieniędzy. Sam byłem zresztą świadkiem tego, jak odbierał im większość ich złota, za które mieli się przedostać do Stanów Skobarów. Ecco. C'era uno con la barba, ulat. Ci danno dolci per i bambini, sì, un pochettino di acqua per bere. Questo era buono. Wśród wybawców z Nazewu, oprócz pana brutala Daro, byli również ludzie wielkoduszni i złotego serca, którzy karmili z własnej kieszeni. Ci hanno portato nostre valigie, tutte le valigie, tutta la roba. Pomagali im w transporcie ciężkiego bagażu i generalnie jasna inscenizacja. Odnośnie inscenizacji mam dowody, nagrania, które udowodnią całą procedurę. Proszę podejść przed sobą. Dostawcę pizzy, pracownika pizzerii. Mieliśmy opakowania. Jej pizza pepperoni, błona. Tak, widzieliśmy tą pizzę, którą ukręciłeś na lotnisku. Molto buona. Sam się przyznajesz. Przepraszam za zachowanie pana Daro. No, czy są problemy. Ja. Wszystkiego dobrego. Unabiera Moretti, poi. Żyj wolny. Gdyby człowieka dobrze przesłuchać, to pewnie by nagle zaczął mówić po naszemu. Przeciw. Druga strona właśnie jawnie zagroziła świadkowi. Nie zagroziliśmy, nie. To zostało nie powiedziane, że został wyprzedzony. Spokój. Czas powoli. Dziękujemy świadkowi. Może już pan odejść. Ciao, my friend. Czy może mówić? Może. Sądzie. Jestem obywatelką Nazewu, mieszkam tutaj niedaleko, we wsi Rentyny i to oni weszli do naszej wioski i zabrali nam wszystkie żelki, nie mamy żadnych żelków. Mówili, że są z Bołuci i po ich wizycie steroryzowali naszą wioskę. Po ich wizycie kozy dziwnym trafem przestały dawać mleko. Nie wiemy, co się stało. Żadnych działań na terenie Renty nie przeprowadzaliśmy ze względu na to, że to już jest poza naszymi granicami. Jak zostało tutaj wskazane miejsce potyczki, która została w wcześniejszym dowodzie przedstawiona, incydent z białą flagą, znajduje się bardzo blisko rejonu ochrony gatunku zagrożonego. Dlatego zaprzestaliśmy działania wojenne, aby móc z nimi pertraktować i nie naruszyć rejonu, który jest dla nas istotny, bardzo istotny. Bardzo prostego powodu. Mówimy tu o bieliku, jak najbardziej jest tu pełno ptaków, które trzeba dbać. Ale ten, o którym nawet mówią lokalne gminy, odnośnie Natury 2000 wspomina o nikim innym jak o orliku krzykliwym. Jest to bardzo istotne, ponieważ, jeżeli mogę podać, ta ikonografika tłumaczy, czemu działania Bałucji są szkodliwe dla orlika krzykliwego. Jak widzimy, Godło Nazewu przedstawia nikogo innego jak orlika krzykliwego, który potrzebuje starych lasów, ponad 80-letnich świerków, które przez ich osuszanie i chemikalia zamierają i wypadają. Proszę o krótką mowę końcową przedstawiciela Bałucji. W tym momencie zaskoczony, oddamy na wstępie głos Nazewowi. Liczymy na waszą mądrość. Przedstawiamy wszystkie dowody. Chcemy pokoju. Teren państwa jest bardzo ważny, ale ludność, którą chcemy chronić, jest najważniejsza. Bardzo uważamy przy dowody, że to my mamy prawo do tej ziemi. Ale ważna jest dla nas taka decyzja, która zapewni bezpieczeństwo ludności. Na wszystko. Generalnie w mojej mowie końcowej chciałem się odnieść do takiego sądu jedną rzecz. Pierwsze, przyjechać tutaj negocjować warunki pokojowe. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby nie było więcej agresji na tym terenie.
To jest pierwszy postulat. Druga rzecz. Nie zdaliśmy nawet przedstawić resztę dowodów i odnieść się do tego, co było mówione na podstawie tego, co jeszcze przedstawiali w międzyczasie. Głos nam został zabrany, ja czekałem na resztę dowodów. No niestety część dowodów nie została Państwu dostarczona wcześniej, ze względu na to, że nam to nie uniemożliwili w środku nocy. Nasz główny postulat jest to, co było w pozwie. Czyli my tutaj jesteśmy po to, żeby ustalić tą granicę, żeby ONZ kontrolował tą granicę, jednocześnie, abyśmy mądrość Wysokiego Sądu pozwoliła nam tutaj działać tak, jak działaliśmy do tej pory i jednocześnie prosimy o uwzględnienie wszystkich postulatów z naszego pozwu. Kaspar, podaj naszym, że zaraz będzie wyrok, żeby się trochę spieli. Szanowni panowie, wyrok Międzynarodowego Trybunału Rozjemczego ONZ z dnia 30 maja 2021 roku. Trybunał w składzie niżej podpisanym po rozpoznaniu sprawy na wniosek Komisji Specjalnej ONZ orzeka przyznać sporne terytorium Nazewowi. Wyrok jest ostateczny i prawomocny i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Tu podpisy sędziów. Weto! W kilku słowach, proszę o spokój, w kilku słowach uzasadnienia. Dowody zaprezentowane przez Nazew nie zostały obalone przez Wałucję. Mieliśmy tutaj zeznania, zgodne zeznania świadków, dowody rzeczowe, argumenty przedstawione przez Wałucję w przeważającej większości nie zostały podparte żadnymi dowodami. Jeden dowód... Nie daliście nam w ogóle nawet spróbować przedstawić dowodów do końca. Proszę nie dyskutować. Wobec takiego stanu rzeczy od dziś wyrok jest natychmiast wykonalny. Sporne terytorium zostało przyznane Nazewowi w całości. Trybunał się zakończył na naszą korzyść, oczywiście, bo jakżeby inaczej. I teraz musimy osłonić sędziów. Oni muszą dojść do końca mapy, ale muszą to zrobić żywi. Więc no teraz to już nasza w tym głowa. Podpisaj protokół. Dawać mi osłonę szybko. Osłaniamy sędziów. Osłaniamy sędziów. Trzymajcie górę cały czas, żeby nie mogli zaatakować. Trzeba osłaniać sąd. Oni idą z buta obok... Przekazałem trasę! Nie, tam na górze jest wróg! Tam nie są nasi! Napierdalaj! Ja trafiłem snajpera! Ładuję! Dostałem! Medyk! Banan! Tu mają zasięg, Sajko! Nie łata, nie łapą! Też mam zasięg! Lewa ręka. Czekaj, magazynek jest ważniejszy niż ty. Kaspar, powiedz, że mają ich odpierać, bo musimy sędziów zabezpieczyć. Czy zaraz idą ludzie. Dzięki. Gotów? Czekaj. Senia, wyprowadźcie sędziów! Zobaczmy, tam gość jest na górce wcelowany w ciebie. Ja mu dam wcelowany we mnie. No, trafiłem go, zdjąłem. Wiem, cofajcie! Już moment, 3 minuty. 3 sekundy. Pam! Tutaj zatrzymaliśmy, a teraz musimy ruszać się i za konwojem sędziów, bo to oni tak naprawdę przecież są zadaniem. Trzeba do nich lecieć. Nadaj, żeby wszyscy zwijali do drogi. Opóźniać wroga! Zaraz będą wchodzili drogą, uważajcie! Mieszkamy na transporcie, nie to lecimy.
Z buta mam obstawiać drogę. Kaspar nadaj naszych, że mają ich opóźniać i zwijać w stronę... Chłopaki, szerzej od tych sędziów, jesteście celem na jedną serię, do lasu trochę. Opóźniajcie ich, pójdź powoli do tyłu! My tak naprawdę zabezpieczamy tyły i naszym zadaniem jest opóźnić przeciwników, którzy będą szli w pogoni, na tyle, żeby sędziowie mogli się po prostu oddalić. Sędziowie dotarli bezpiecznie, czyli zadanie wykonane i jednocześnie koniec całego Aegisa praktycznie, bo zostało jakieś 20-30 minut gry. Jako, że jesteśmy na końcu mapy w okolicach parkingu, to zostaniemy tu i o 12, kiedy gra oficjalnie się zakończy, zabierzemy auta i pojedziemy po rzeczy. I to by było tyle. Był to ostatni film z Aegisa. Mam nadzieję, że wszystkie filmy się Wam podobały. Bardzo dziękuję patronom za wsparcie, widzom wszystkim za oglądanie i do zobaczenia ponownie.